Witajcie. W dzisiejszym odcinku zaprezentuję Wam spolszczenie nawigacji Karmina 3000 występująca w Renault. W moim przypadku jest to Renault Laguna pierwszej generacji z 2000 roku. Pierwszą czynnością, jaką powinniśmy zrobić, włączamy zapłon, żeby się cały układ załączył. Następnie wymieniamy płytę z mapami na płytę ze softem, software do pobrania z internetu. Chwilę po włożeniu płyty system zaczyna automatycznie się aktualizować. Sam proces instalacji trwa dosłownie kilka minut. Po wgraniu oprogramowania automatycznie wysunie nam płytę, po czym czekamy chwilę na restart całego systemu. Jednak niestety muszę powiedzieć o jednej bardzo ważnej rzeczy. Te spolszczenia mają jedną taką troszeczkę wadę, że czasami na mapie pojawiają się jakieś takie po prostu kwadraciki zamiast liter. Za 100 metrów skręć w prawo. Dzięki dla Czepera za intro oraz Robsona za muzykę. Linki będą w opisie. A się z Wami żegnam. Do zobaczenia w następnym roku. Cześć.